Cześć, z tej strony Krzysztof, Stolarnia od Zera. Historia zatacza koło i w tym odcinku wracamy do jednego z moich pierwszych projektów, czyli do pilarki stołowej. W tym odcinku wykonamy sanki do pilarki stołowej. Przy pilarkach stołowych, w szczególności własnej produkcji, tak jak moja, sanki uznaję za jeden z obowiązkowych akcesoriów. W tym celu już wcześniej wykonałem frezy, jednakże nie są one wykonane idealnie i dzisiaj wykonam nowe. Jednocześnie wykonam je szersze, wpuszczę w nie takie listwy aluminiowe, które po nawoskowaniu będą idealnie prowadziły nasze sanki i właściwie od tego zaczniemy ten odcinek. Klin rozpierający jest nieco szerszy od szerokości tarczy tnącej, a chcę ustawić sobie prowadnicę do wyfrezowania otworów według tarczy. Tak więc najpierw odkręcę ten klin. Oczywiście zasilanie mam wyłączone od pilarki, tak więc bezpieczeństwo przede wszystkim. Jako prowadnicę do frezarki przykręciłem moją prowadnicę wzdłużną do pilarki ręcznej. Warto natomiast zwrócić uwagę na to, aby węgliki od pilarki albo trafiały z obu stron, albo z żadnej. I z drugiej strony, jak będziemy chcieli, żeby było tak samo. Natomiast mój wysuw stołu skręciłem zaciskami, aby nie odjechał. Jest ustawiony idealnie, tak aby przeprowadzić przez całość frezarkę. Teraz czas ustawić wysokość wysuwu frezu. Postanowiłem, że położę te listwy i w ten sposób docisnę frezarkę. Opuszczę tutaj przymiar, skręcę i bez suwmiarki mam ustawioną idealną wysokość. Teraz podłączę tylko smoka, zasilanie do frezarki i możemy ruszać. Aluminiowe listwy nawierciłem pogłębiaczem, z drugiej strony obszlifowałem płaskim pilnikiem powstałe nierówności. Listwy przyciąłem na właściwą długość, na ukośnicy. Całość przykleiłem klejem uniwersalnym oraz przykręciłem wkrętami. Mikrofonu nie włączyłem. Mam taką listwę jesionową z Oflisu. Jest to twarde drewno, tak więc sądzę, że będzie odpowiednie na prowadnicę. Obheblowałem ją z jednej strony i teraz na grubościówce przejeżdżam do czasu, aż dopasuje idealnie do wnętrza tych aluminiowych listew, które są wklejone w blat pilarki stołowej. Przygotowane listwy pasują idealnie, nawet nie wiem, czy nie są za ciasne, ale po nawoskowaniu będą płynnie chodziły. Przygotowałem również taką kantówkę na poprzeczkę do sanek. Natomiast teraz zajmiemy się podstawą, czyli arkuszem sklejki. Płyta przycięta, listwy też przyciąłem na właściwą długość. Teraz czas je przymocować. Prowadnice są nieco głębsze niż grubość listew, tak więc wkładam tam podwójnie podkładki, takie zwykłe, dzięki czemu po włożeniu listew wystaje nieco ponad blat. I teraz po posmarowaniu klejem, położeniu płyty, przyciśnięciu, zostawieniu tego na jakiś czas, wszystko nam się ładnie sklei. Czas na docisk. Klasyk. Stare krążki od sztangi. 11 na stronę powinno wystarczyć. Poprzeczka będzie wykonana z tej kantówki, którą już wam wcześniej pokazywałem. Natomiast nie robię z drugiej strony przeciwwagi, która przy wysunięciu sanek powodowałaby, że one zostają, że mi nie spadają na dół. Wolę, aby te sanki ewentualnie spadały mi tutaj na dół z tej strony pod wpływem ciężaru. Natomiast nie chcę ograniczać sobie tej przestrzeni, dzięki czemu będę mógł ciąć większe płyty. Czasami zastanawiałem się, dlaczego niektórzy wykonują sanki w ten sposób, że tu mają więcej, natomiast boki są ścięte. Gdy przystąpiłem do wykonywania własnych sanek, szybko się przekonałem. Jest to po prostu ze względów praktycznych.
tutaj, gdy kładziemy dłonie, aby przytrzymać materiał, to dobrze byłoby sięgać palcami do końca, tak aby móc przytrzymać cienkie deski i płyty. Natomiast, gdy chcemy ciąć coś wyższego, żeby zachować w pionie ten kąt, to dobrze jest mieć tutaj oparcie. Dlatego podcięcie tego po bokach, zostawienie wyżej środka, gwarantuje nam spełnienie obu tych potrzeb. Poprzeczka do sanek gotowa. Przejechałem ją jeszcze szlifierką mimośrodową, tak aby była gładka w dotyku. Czas zobaczyć, co z naszą płytą i prowadnicami. Woli. Nie wiem jeszcze, jak klej mocno trzyma, że delikatnie podchodzę do sprawy. Jeszcze klej, widzę, do końca nie ściągnął, bo jest biały, ale to nic, już wyciągnęliśmy. Teraz przykręcę jeszcze to dodatkowo wkrętami, tylko na wierce i sfazuję otwory, tak aby wkręty całkowicie schowały się w te listwy. Czuć, że to jesion. Okej. Wkręty o odpowiedniej długości mam tylko takie byczki, ale będzie okej. Listwy zrobiłem tak idealnie spasowane, że nie można teraz przesunąć. Muszę je nieco podszlifować. Później wyszlifuję również spód tego blatu od sanek i całość nawoskuję, tak aby płynniej chodziła. Czuć, że całość jest gładsza. Teraz trochę wosku. Powinno zacząć to płynnie chodzić, a jednocześnie stabilnie. Nawoskowałem spód sanek. Nawoskowałem również blat od pilarki, aby ta farba przestała się kleić, jak i prowadnice, i zaczęło to płynnie chodzić. Jednocześnie jest stabilnie, nie ma ruchu na boki, tak więc jest ok. Teraz trzeba zrobić wycięcie pilarką, tak więc przyłożę ciężarki na spód od sanek, nasunę na tarczę i wysuniemy ostrze. W ten sposób będę miał idealnie nacięcie. Natomiast po stworzeniu nacięcia przykleimy pod kątem prostym tą poprzeczkę i wykonałem również taki element dodatkowy, aby z tyłu zabezpieczyć zabezpieczyć palce przed ostrzem. Jeżeli ono by za bardzo wychodziło, zawsze będzie tutaj duża grubość, tak więc spodem, jak wiadomo, tarcza wychodzi dalej, nie będzie mi tutaj wychodziła. Będę bardziej bezpieczny, chociaż wiadomo, lepiej tu nie chwytać. To też fajnie, że tu jest więcej tego materiału. Zawsze będzie to dystansowało moje dłonie od ostrza. Powiem wam, że te ciężarki to jednak dobra rzecz w stoleniu. Wykonaliśmy nacięcie. Teraz smaruję spód tej poprzeczki klejem. Tu mam przygotowany już jeden otwór. Po posmarowaniu klejem odwracam, skręcam ten otwór, spasowuję kąt, ściskam i wtedy mogę kolejnymi wkrętami to przymocować i mam idealnie ustawione pod kątem prostym względem tarczy. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz bym zapomniał, na szczęście w ostatnim momencie mi się przypomniało. Poprzeczkę od strony wewnętrznej sanek lekko sfazuję, aby podczas pracy trociny, które tam będą się zbierały, nie odsuwały mi materiału. Znalazłem ten patent u Wendela i sądzę, że jak mało kto, ten facet wie, co robi. Okej, jest okej. Sprawdźmy jeszcze tak, czy jest kąt, bo to równie ważne. Ok, skręcam dodatkowe wkręty i przyklejam to zabezpieczenie. Niech schnie i sprawdzimy, co są warte. Słuchajcie, nie mogłem się doczekać, klej wysek sprawdziłem już bez was. Co prawda mam założoną tarczę do cięcia wzdłużnego, ale naprawdę jest super. Można wycinać różne rzeczy. Nie wiem tylko, czy nie dodam tej przeciwwagi z tego względu, że po rozcięciu płyty
Jest ona tylko połączona tą przeciwwagą, ale najważniejsze, że zrobiłem prowadnicę, zrobiłem pierwsze sanki, a teraz mogę rozwijać się dalej. Zobaczcie, jak działają. Sanki zrobione, projekt zaliczony, tak więc można ruszać dalej. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do oglądania innych moich realizacji, ale zapraszam również do zapoznania się z kanałem Triki z Ameryki, gdzie nasz rodak przedstawia bardzo fachową wiedzę, zdobytą na placach budowy, a nie z książek. Naprawdę warto zapoznać się z tym kanałem. Zostawiam Wam link na końcu. Jest tam duża moc, naprawdę duża moc, zobaczycie sami. No i dzięki Wam bardzo, cześć!